można nagrać. Trochę, słuchajcie, bombek jest na balkonie jeszcze. Będziemy je wywozić na magazyn. Misio tutaj załamany. Rzeczy do wózka. Naprawdę składowisko się zrobiło na balkonie. Ale jak nie ma latka, to to nie szkodzi. A ty co? Po co tutaj? Ja mam kawusie. I zaczynamy tego vlogmasa. Dzień dobry, witam z kolejnym vlogmasie na moim kanale. Jesteśmy w domciu, piję kawusie. Salutos. Jest vlog z dnia, gdzie jest przed świętami, mamy tydzień przed świętami, więc pijemy kawkę. Ja się właśnie powiesiła bombki, które kocham po prostu najbardziej na świecie i o które pytaliście się. To jest bombka Edek, Ewa, Juri. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te bombki. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Nigdy w sumie tego nie robiłem na swoim kanale. Dużo, dużo dostajemy paczek od różnych marek. To jest marka, która się nazywa Gofrex. Czyli kojarzy się z goframi, więc będziemy pewnie coś gotować. Już widzę, ja już widzę zestaw. Ty mamy o taki zestaw do goferku. O kurde, to coś dla młodego. Kurde, widzisz, wałeczek malutki, a ja to kupiłem ostatnio. No. O kurczaki. W tej szafce jest tak, że jak jeden niewłaściwy ruch. Nie, to jest koszmar, czy naprawdę. Dobra. Marka Gofrex, bardzo dziękujemy za taki zestaw i zaraz wam pokażę, co mamy w tym zestawie. Tutaj mamy zestaw dla młodego, a tutaj mamy taki zestaw dla babeczki. Teraz rozpakujemy jeden. Jesteś kawę? Jeszcze nie. O, tutaj jest po prostu jakby... Masa. Masa. Zacznij od odgrzania kucharnika, resztę roboty wykonasz błyskawicznie. Czyli po prostu robimy tak, sypujemy. To zestaw. Robimy dzisiaj babeczki, a co tam? Jak dostaliśmy już ten zestaw, to... Też macie tak z żonami swoimi albo dziewczynami, że... Zobacz, że siada na przykład na kanapie i ktoś się włącza i nagle lecą filmy z opowiedzi. A możesz wstać? Bardzo. Dobra, mogę. Tak, patrzcie. O Jezu. Pilot był pod plecami. Znaczy, że się o niego oparłam. Postanowiłem, że dzisiaj, przez to, że mamy mało trochę czasu w czasie dnia. Zrobimy babeczki, bo ja dzisiaj chciałam panią coś przynieść. No, tego. Akurat będzie tych babeczek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. To zrobimy dla pań babeczki. Dobra, zrobimy dla pań, które się opiekują Edziem, babeczki. A co tam? I zaniesiemy takie świeżutkie babunie. Jest to bardzo prosty przepis, bo tak naprawdę wiecie, nic skomplikowanego, no bo wszystko jest praktycznie gotowe, ale jestem ciekaw, jak to wypadnie. Hop. Mamy tutaj zestaw, słuchajcie, na pierniczki. Te pierniczki zrobimy następnym razem. Mam przygotowaną miskę. Przecież tutaj mi sobie trzeba zrobić. Czyli tutaj dodajemy tylko wodę, olej oraz jajka 175 gram. Nie wiem, ile jest 175 gram jajek. Ale na oko będziemy cisnąć. Sypane. Użyję swojego nowego miksera. Takiego, wiecie, o. O. 3 jajka. 200 gram oleju. Jeśli nie oglądacie z marki Gofrex, to łatwiej by było zdecydowanie, jakby to wszystko było w mililitrach i sztukach. Dobra, wtedy wystarczy. Dobra. Jadam tak, w taki sposób, że sypię tą czekoladę tutaj. One pewnie jeszcze urosną, więc tak do połowy pewnie. Więc muszę powiedzieć, że bardzo mnie to uspokaja. Tak, wystarczy nam zdecydowanie więcej tych babeczek. Możemy na dwa razy, wiesz? No tak. Stukamy. 190 stopni. Nie wiem ile czasu, ale pewnie ile to piec. Stawić to wszystko na 25 minut. Wszystko macie rozpisane, ogarnięte. Znaczy, w niektórych miejscach troszkę za dużo nalałem, ale... O, tak to wygląda. I pieczemy 25 minut i niedługo do was wracam. Zobaczcie na nasze babeczki. Nasze babeczki... O, zaparowało. Nasze babeczki są już w takiej formie. Pięknie urosły. Zobacz. Ewcia, zobacz nasze babeczki. Można tak otworzyć? Można. Niech sobie się robią. No i dawaj to. Ja bym chciała czekoladu. Czekoladą? Wszystkie tak. Są z czekoladą. Ale nie bez tego kolorowego. Dobra, trzymaj. No dawaj taki. Ja nie chcę, no na pół. No i dawaj, przekrój na pół. O, to jest gorący opór, co? Z gorącego to się nie powinno chyba jeść. Przekrajasz to nożyczkami? No. Jesus, Yuri.
Widzisz, troszeczkę chyba jeszcze... Chociaż nie. Zanim już, tylko to jest gorące, tak. Tego się nie je po prostu. Zaczekajmy chwilę, połóżmy tutaj i zaczekajmy, aż wstygnie. Tak, do plastiku, kochanie, no ty jesteś po prostu nienormalna. No nie na plastiku, tylko na ciastko położyłam. Jest dobrze chyba. Ono musi, wiesz, ostygnąć. Mhm. Dobra, węgiel. I do tej foremki, teraz będziemy robić tak, że mamy foremkę. Do tej foremki będziemy dawać, o, kosteczkę czekolady i będziemy to zalewać masą. O, i to to będzie. Słuchajcie, to będzie bardzo ciekawe. Zakładamy to. Sobie stygną. No, to jest najsuchsze. Jest bez niczego i jest takie suchutkie. I zobaczcie, teraz daję coś takiego, że do każdego z nich... Spoko, on jest bardzo dobra. Spoko są, nie? Słodkie trochę, ale dobre. No. O, i dajemy taką czekoladkę. Będzie zajebiste. Będzie, ale już się stało. Wykorzystane do końca. I jedna się nie przyda, cała reszta ląduje do... ...na piekarnika. Kolejną rzeczą wam jeszcze pokażę, którą miałem już dawno temu zrobić. Bo kupiłem sobie właśnie ten mikserek. Blender bardziej. To takie szoty antyoksydacyjne z jabłuszek, cytryny i imbiru. No i wody oczywiście. Po prostu będziemy robić coś takiego. Jeśli kiedyś się zastanawialiście, jak najlepiej obierać imbir, no to... Zobaczcie. Łyżeczko po prostu. Czasami się robi z pomarańczą, ja zrobię z jabłuszkiem. Żeby było troszeczkę słodsze. Co tam zostanie, to niech zostanie, nic się nie stanie. Kroimy to na mniejsze kawałki. Sikajemy jeszcze na półko. Do tego dajemy jeszcze jabłuszko. Ja daję wszystko, i pestki, i wszystko. Tak to będziemy cedzić. Znaczy przycedzać. Jak się uczy całe życie, tym będzie szybciej zdecydowanie. Niezły kawał sprzętu! No, zajebiste. I teraz możemy to dorzucić. Tutaj mamy jeszcze do kruszenia lodu. Kupiliśmy też to po to, żeby będzie młody. Starszy oczywiście. Mhm. To żeby robić mu zupki. Albo żeby jadł to samo, co my jemy. Ale fajnie. Naciskamy. Nic nie zmarnowało. Wyszło nam 300 ml. Trochę jest rozpierdziel. To się nie przyjmujcie, bo u nas dzisiaj w domu jest ogólnie Armagedon. Co to jest? Pokaż. Poszewka na dwuduszkę. Dobra, słuchajcie, pijemy po szuciku małym. O, sekundka. Zdrowko. Jezus. Dobre. Ale kwaśnie, o! Ale wykrzywia ślinami, no. Aż u Jezu. Słuchajcie, pamiętajcie, aby dbać o swoją odporność. Za oknem jest zima, a to jest super przepis na to, żeby, wiecie, jakby podbudować swoją odporność. Ja jeszcze zaraz dodam tutaj imbiru więcej, bo jest za mało imbiru. No imbiru nie, czyli mega cytryny, ale tak. O Jezu, strasznie. Więc zaraz dodam jeszcze troszeczkę wody i to samo zrobię jeszcze raz, tylko że z większą ilością imbiru po prostu. U nas w domu dzisiaj jest istna apokalipsa. O, żabki. Mamy mało czasu. Ale damy radę, niu-niu. A to dostałem, słuchajcie, od Tolka. Od młodego. Zajebista zabawa. Nie umiem tego nabić dobrze, ale to tak samo w sobie to jest super. Będziemy z młodym się kiedyś bawić. Moja żona kupiła mały worek ze świeczkami do kominków. Co ty, malutki? To z makro jest, nie? Takie duże. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, słuchajcie, idę podkleić tapetę w sypialni. O, tutaj nam się odkleiła, widzicie, tapeta.
Tą szafkę będę rozbierać już niebawem, tą tutaj boczną, żeby też ładnie wyglądało, trzeba to wszystko odświeżyć, żeby było wszystko elegancko, pięknie i na tip-top. Dobra. Kolejny dzień, ja właśnie montuję film i dopiero teraz zauważyłem, że to jest tyle kurzu. Normalnie człowiek tego nie widzi. I dopiero teraz może zobaczyć, że tutaj w tej listwie jest dużo kurzu, więc odrywam się teraz od montowania i lecę odkurzyć. Pięknie. To jest białe, ponieważ jest taka mała szparka i dlatego to jest takie delikatnie białe, ale ogólnie jest super. Już nie jest odklejone. No, z daleka wygląda to właśnie w ten sposób. O, trzeba dokupić te. No właśnie, chciałam powiedzieć. Prezent nasz ślubny od Kopy i Piotrka. Tak, i ja bym chciała, jak to się robi? O tak, tak? Ty masz... Wiem, że nie ma, ale... Tak, wiesz, próbuję. Trzeba kupić te kliszy. Jesteś strasznie słodka. Trzeba zamówić prezenta. Domki. O, super, akurat chyba to jest taka bateria, zobaczcie. Co? Ewcia kupiła domki jakiś czas. Daj, trzymaj. Ja będę robiła coś takiego, że tutaj do tego będę wsadzała bombki, które mi zostały i te domki kolorowe i taką dekorację zrobię. Domki są białe. Co? Powiedziałeś domki kolorowe. Kolorowe, nie wiem co ja mówię, wiesz? Wyciągamy nasze babeczki. Ja mam rękawice. O tutaj. Sprawdźmy, czy już są gotowe. A jak się sprawdza, czy są już gotowe? Najlepiej sprawdzić to nożem albo wychałaczką. Wsadzając to. Jeśli nic nie zostaje, znaczy, że są dobre. Już wam pokazuję. Jak kiedyś byłem mały, to kupowałem takie zestawy doktora Edgera. Jak było jakieś wydarzenie w szkole, zawsze sobie piekłem takie sam. Dla klasy. Mega smaczne. Zestaw. Dla naszego małego. Będzie mu ciepło. Będzie mu cieplutko. A ten? A to jest bawełniany i praktyczny. Praktyczny, no. Pięknie wygląda. To znaczy, tak na teraz do szpitala to lepiej jak na dwie nogi jest rozpinane. No bo ma, wiesz, przy nóżce ten... Oj, ta damy radę. Ale wczoraj też go ubrałam w to z arbuzem. No. Już tak słodko wyglądał. No, mały arbuz. No nie z arbuzem, to chyba było z przodu. Ale jak arbuz? Z czymś, jak arbuz wyglądał taki. Arbus. Taki pesteczki jak jakby były. Tak się wczoraj cieszyłam, jak pani powiedziała mi, proszę pani, Jury go ubrał wczoraj. No. I pani do mnie tak, proszę pani, ale pani mąż mu założył za małe ubranie, nogi nie może wyprostować. No, rośnie bardzo szybko, co? A ja tak, naprawdę, o Boże, i prawie się popłakałam. Wczoraj mnie obsikał jeszcze. No, pani powiedziała, że ją też obsikał. Ogólnie. Aż się nie obsikał, ani nie obrzygał. A ty czekasz po prostu na to, aż się obsika. Matka jest szurnięta. Ma większy. Tak? No. No i pięknie. Chyba 50. Tak? No kurczaki. Poważny wiek się robi. Ale piękne są. Mi się tak podoba. Mały renifer. No mały. Bierzemy. No, dobra. Damy radę razem. Czuję świąteczny klimat. Tak jest. Ciągamy ostatnią turę naszych babeczek. Jestem ciekaw, jak wyszły te babeczki z tą czekoladą. Opa. Zobaczcie. O, tak powylewały się, widzicie? O, tak się wylały. Ta czekolada wybuchła do góry. Czy wybuchła? No, rozeszła się w taki sposób. Nastawiłem na troszeczkę więcej, nastawiłem na 230 stopni. I wydaje mi się, że troszeczkę wyższa temperatura chyba lepiej zadziałała na nie. Tutaj mamy już te gotowe. O, no w sumie jak one wystygły, to zdecydowanie lepiej. Są takie bardziej twardsze. Ale to wygląda. Tutaj jest czekolada. Chcesz spróbować? Spójrz. Kamusie, do takiego ciostka od swojego mężulka. Wyciągamy szybki. Uuu. Obowe. Obowe. I tak wyglądają babeczki, które dzisiaj zabierzemy dla pań do szpitala. Naprawdę wygląda to smakowicie. Ja też spróbuję kawałek. Smakuje do sobie czekoladą jeszcze lepiej. Serio. Coś jeszcze jedną? Wczoraj zawiedziliśmy panią nasze babeczki, smakowały, panie bardzo pochwaliły, więc wyszły naprawdę, naprawdę, naprawdę smacznie. Jeśli nie chcecie się za mocno babrać przy właśnie robieniu takich babek czy pierników, no to go freks,
Jak najbardziej, super. Jeszcze zostały mi pierniczki. Dajcie znać, czy taki film wam się podobał, gdzie gotuję, znaczy piekę babeczki, czy będę piec na przykład pierniczki. Czy chętnie oglądacie takie filmy? Dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw, ile osób zdecyduje o tym, żeby robić jeszcze pierniczki, bo właśnie na pierniczkach leży aparat, którym nagrywam. Ogólnie zawsze jest tak u was, że jeśli coś gotuję, to mega wam się to podoba, za co bardzo wam dziękuję. Kaczka, którą ostatnio piekłem, też wam się bardzo spodobało, że odtwarzaliście przepis, więc cieszę się, że mogę was inspirować kuchennie. Tutaj za dużo inspiracji nie było, ponieważ wszystko było praktycznie gotowe, ale trzeba było to dobrze upiec. Pamiętajcie o tym, musiałem włożyć w to trochę serca. No i cieszę się, że mogłem trochę osłodzić panią w szpitalu Żyćko. To jest znak. Moja żona dała mi znak, że już trzeba kończyć. Zbieramy się, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj dużo rzeczy do załatwienia. Musimy w kilka miejsc pojechać i wieczorkiem mamy spotkanie z Edziem. Pytaliście się też nas, czy widzimy się z Edziem codziennie. Tak, widujemy się z Edziem codziennie w szpitalu. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zostawcie subskrypcję, ponieważ subskrypcje i komentarze i łapki w górę bardzo, bardzo mocno motywują i chcę się bardziej nagrywać. Ja postaram się do was teraz wrócić już w tych dniach, których zazwyczaj dodaję, czyli poniedziałek, środa i sobota. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao!